Bałkany to przepiękny region, pełen miejsc z ciekawą historią oraz malowniczą, niezmienioną przyrodą. To miejsce z naprawdę trudną, niejednoznaczną historią. To otwarci i cudowni ludzie, którzy żyją wolniej, zawsze mają czas na kawę i długie rozmowy. To miejsce, gdzie mieszają się trzy religie. Gdzie pomidory i arbuzy smakują najlepiej, a kawę pije się tu w naprawdę dużych ilościach. Zapraszamy na wspólną filmową podróż i odkryjmy razem bałkańskie skarby. No, już jesteśmy na miejscu przesiadkowym. Wszyscy wycieczkowicze muszą się posilić. Nawet herbatę mamy. Tam będzie autobus, w którym będziemy jechać. Przygoda się rozpoczęła. Przygoda się rozpoczęła. Już na stacji Orlen. A jak to się zaczęło? Kierowcy, którzy z nami jechali, pomylili stację. Ale sami do nas przyjechali. Na szczęście nie musieliśmy z walizkami przez trzy pasy przechodzić. Machaliśmy sobie nawzajem i to oni przegrali, bo przyjechali po nas, a nie my. Dokładnie. Już czekamy na przegrupowanie, powolutku. Który to będzie ten nasz autobus? Jak myślisz? Jedyneczka. Jedynka. Pierwszy po lewej. Musi tak delikatnie strzelić i już wtedy jest nam wygodnie, prawda? Mamy taki podłokietnik, czujemy się wygodnie, prawda? Czujesz się wygodnie? Jak takie coś złożyć? To zaraz sprawdzimy, pewnie trzeba oddać. Podróż autobusem minęła nam bardzo szybko i komfortowo. Kiedy wjechaliśmy do Bośni, oczarowały nas piękne widoki. Zaraz zobaczymy takie kompleksy industrialne, ponieważ Lenica słynęła z przetwórstwa, obróbki przeróżnych skarbów ziemi, które tutaj surowców mineralnych. Podziwiając nowszą część Sarajewa, opowiem o kilku ciekawostkach. Stare miasto leży na samym końcu miasta. Zaraz za nim zaczynają się góry. Główna ulica miasta nadal nosi imię marszałka Tito. Tak jak wcześniej wspomniałem, typowe bośniackie śniadanie to kawa plus papieros. Pali się tu wszędzie i dużo. To jest właśnie most Maciński. To obok niego, w zasadzie przed nim, przejeżdżamy przez to miejsce, jechał arcyksiąże Franciszek Ferdynand z wizytacją tutaj w tej prowincji bośniackiej. No i tu lokalni Serbowie byli raczej przeciwko jakimś wpływom Austro-Węgier tutaj. I generalnie dokonano zamachu na arcyksięcia, prawda? Temperatura jest już ciepła dosyć. Wysoka. A ty w tym czarnym to ty się zagotujesz, ale ty jesteś tak ubrany na ciemno, a ja tadam cały na czerwono. Dzisiaj Polska gra i dlatego. Kiedy reszta towarzystwa schowała się w cieniu, ja postanowiłem ruszyć, skorzystać z chwili i ponagrywać troszkę dla was.
Hej. Miłego dnia. I to są właśnie ci sympatyczni ludzie. Ruszamy na Stare Miasto. A tutaj co takie ciekawe rzeczy? Taki asortyment. Tu jest jakby luksusowo. Ale tu większość rzeczy pozamykana. No, a jeszcze może przed sezonem. Pierwszą większą atrakcją jest meczet Gazi Husrev Bega. Należy on do najlepszych architektonicznie obiektów muzułmańskiej architektury sakralnej na całych Bałkanach. Dobra woda. Kopuła ma 26 metrów wysokości, a minaret 45 metrów. Ale tutaj są dobre rzeczy. Tam pan nawoływał, to musimy tam zajść. Sami zobaczcie, jak piękne i klimatyczne są uliczki Starego Miasta w Sarajewie. W krótkim spacerze docieramy do starej serbskiej cerkwi prawosławnej. Jest to miejsce mało popularne, ale na nas zrobiło ogromne wrażenie. Była w nim jakaś magia. Zobaczcie sami. Uwaga! Thank you.
krótkim zwiedzaniu nastał czas wolny. Zaczęliśmy szukać dobrego jedzonka. Trafiliśmy idealnie. Wszystko było pyszne, a obsługa na najwyższym poziomie. W oczekiwaniu na jedzonko. Dobre. Ale patrzcie, może być miło? Miła obsługa, elegancka, no. Póki co polecamy obsługę na Bałkanach. Polecamy. Sympatycznie. Tak. Kicha napchana, elegancko. A co to takie tutaj? Widzicie, tu jest magnes z kotkiem. W tej sklepie mają właśnie przypiłki same, nie mają. Widzieliście? Kociaki tu są. Tu jakie fajne, zobacz, kolorowe. O. Masz 6 podstawek. Monster też jest. To nie ma czekolady. Co chcieliście, czekoladę? No, czekolada się roztopi. No raczej, ale to nie są cukierki z czekoladą. Tak jak galaretki to. No. Idziemy, szukamy słodkości. No, miody. Ja mam coś takiego zielonego zjadł. Jakieś kupiwałam sobie na jarmarku, to takie pamiętasz? Takie jak zielone, takie przyszłe. Udało się znaleźć słodkości. Były to lody. Kupno ich nie było takie proste. Vanilla, czekolada, jagoda, lemon, 4 marka, 4. 4 marka for one flavor. 4 marki. To co, ale jaki smak byś chciał? Ale się obojętnie. Wybierz za mnie. Firmy kawy lablać, jak się kierują. To dla mnie pola. Jeden. Limon i jeden dynia. Okej, Jako cirkus, jela. Trzeba być cirkusem. Jako tu cirkus, zapukałem. Jest, jeszcze mnie rozumiem. You don't understand. Okay. Thank you. Bye bye. A ty nie chciałeś? To jest dla ciebie. I jeszcze jeden, tak. Jestem. One the same. Olej. Ice cream. Aha. Czekaj. Fala. Ile tam jest? Jest. 4 i 4, tak? 8. Thank you, Edioro. Thank you, Elma. Thank you, Baba. Fala.
Hi, Krem! A wy nic? Wy się nie skusiliście? Ale to jakieś pomieszane z czymś. A z jakim? Tu masz dwa smaki, dwa razy nakładane. No? A czemu dwa smaki aż? Ale zapłaciłem tyle, no jedno jakby. No właśnie, ja się zastanawiam, czy dwukrotnie. No to taka mała porcja w sumie. Powoli zmierzaliśmy do naszego hotelu. Tutaj jest korytarz. Jesteśmy w pierwszym hotelu. I wchodzimy sprawdzić komisyjnie, czy wszystko gra. Kota już nakarmiliśmy. Kot już jest nakarmiony. Nawet, no, może zobaczymy od łazienki najpierw. No łazienka jak łazienka. Ale w sumie nic nie brakuje. Ale to nic tu nie brakuje. Mamy bardzo ładne, tak, mamy bardzo ładne tutaj łóżka. Jest telewizor. Pachnie świeżością. Pachnie świeżością. Te słowa były prorocze. Po pierwszej kąpieli zalało łazienkę. Musieliśmy zmienić pokój. Sarajewo bardzo pozytywnie nas zaskoczyło i wspólnie stwierdziliśmy, że jest nam mało i musimy tu jeszcze wrócić. Serdecznie dziękujemy za uwagę i zapraszamy do subskrypcji kanału. Łapki i komentarze również bardzo, bardzo mile widziane.